Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Warcrafta 3 The Frozen Throne. Jest to rozdział 8 kampanii nocnych elfów, czy też strażniczek, zatytułowany Bracia Stormrage. Książę Kael'thas mówi, że widział, jak Tyrande porywa prąd tej rzeki. Jeśli wciąż żyje, to moje nagi ją znajdą. Powinny. Lepiej, żeby przyniosły dobre wieści, bracie. Sam ich widok no tak. Sprawia, że chce wymiotować. Gdzieżeś znalazł tak na dnie morza? Uwierz mi, bracie. Nie chcesz nawet wiedzieć. Gdzie Illidanie, odnaleźliśmy zaginioną kapłankę. Wraz ze swymi wojownikami nadal walczy z nieumarłym. Aha, to jest ta głupia misja. No dobra. Że nie zdoła już zbyt długo się opierać. Bezmyślne kundle! Poznajcie gniew strażników! Światło Elun nigdy nie zgaśnie. No nieźle. Śpieszcie się, jeśli chcecie ją uratować. No chcemy. Grupa uderzeniowa nieumarłych. Dlaczego nas ignorują? Co może być? Tyrande. Te latające monstra niemalże... A fajne mają statki. Nie ma sensu wysyłanie przeciwko nim naszych sił powietrznych. Owszem, nie możemy się teraz na nich zdać. Illidanie, musisz powstrzymać nieumarłych i nie dopuścić, aby uderzyli na obóz Tyrande. Ja zaś ruszę w dół rzeki i... Nie, bracie. Wraz z moimi nagami dotrę tam znacznie szybciej. To ja się tam... No nieźle. Mówisz prawdę, ale jeśli miałbym ci zaufać, to dużo ryzykuję. Przysięgam na swój żywot, że przyprowadzę ją z powrotem, bracie. Ja... wierzę ci. Ander... Kurczę, wiecie co? Aż dreszcze i ciarki przeze mnie przeleciały. Wait, what? Co? No, więc no nieźle. O, mamy możliwość kontrolowania tej frajny tutaj. No nieźle. Czyli macie wy tu jakieś buffy albo miejsce, w którym możecie się buffować. Rozumiem, że to jest to, strażnik przepływów to jest to, a Ashara to jest to. Aha, czyli nie macie zbytnio możliwości zbuffowania się, bo jesteście zbuffowani na maksa. To by robiło w tym momencie raczej sens, tak mi się wydaje. Dobrze, zrobimy sobie tak i dwa razy tak. I co, no? Aha, oczywiście, ja muszę dwa obozy kontrolować. No nieźle. No nieźle. Oczywiście, że ja muszę robić dwa obozy naraz, no bo jakżeby inaczej. Przecież, no, gra byłaby zbyt łatwa, nie? No dobra. Czy w pobliżu są demony? Lecimy. To najwyżej damy na Illidana, żeby wszystko się na nim respiło. Jestem ślepy. Ojej, co się stało? Lordzie Illidanie. Oho, tamo. Spotkaliśmy tamę blokującą jeden z dopływów rzeki. Bronią jej leśne trole, ale ten strumień pozwoliłby nam na szybsze dotarcie do twojej przyjaciółki. Nie możecie pod tak, lub? Zobacz. Nie, a no nie, no kamienie się nie unoszą na wodzie raczej. Zaczynam się niecierpliwić. Rzeczywiście, tutaj są nieumarli, to my też raczej nie chcemy tego w jakikolwiek sposób. Czy w pobliżu są demony? Przechodzić tam. Kula Kil'jaydena. Zło się zbliża. Walczcie, dzielnie. Nie traćcie nadziei. Czy to wszystko? Ale to nie są leśne... A nie, są jednak leśne trolle. No nieźle. No dobra. Jestem ślepy, a nie głuchy. Nadchodzi czas zemsty. Skoro tak mówią, że tak jest, to musi tak być widocznie. Czy w pobliżu są demony? Nadchodzi czas zemsty. Nagi są bardzo silne. Zobaczcie, jakie to są jednostki. Śmiesz wielkie. Mówić do mnie? Czy w pobliżu są demony? Dobra. Z łatwością. No nieźle. Głupcze! Zło się zbliża. Wodne sługa, to są takie pamioty, które się respią przy śmierci naszych jednostek, więc też spoko. Czy w pobliżu są demony? Gin, głupcze! Śmiesz mówić dobra. Do mnie? Jako tako idzie. Hej, żeglarzu! Zaczynam się niecierpliwić. Dobra, i zostaje nam za chwilę tylko boss do pokonania. Boss, który broni tamy. No nieźle. No, nie, źle. Śmiesz dobra. Mówić do mnie? Czy w pobliżu
pobliżu są. No i Lidanie, lecisz na tego trolla. Hej, żeglarzu. Śmiesz mówić do mnie? Najpierw proponowałbym zabić te jednostki, które są tutaj. Bo oni leczą dość solidnie, a my tego nie chcemy. Nadchodzi czas zemsty. Dobra. W pobliżu są. I teraz ty. Nadchodzi czas zemsty. Jeszcze użyj, zdążył użyć, nie? Nadchodzi czas zemsty. O, mamy kolejną jednostkę, która będzie atakować dla nas. Do mnie? Kolejna grupa. Musimy ich odeprzeć. Spokojnie, twoja rozczochrana. Czy w pobliżu są demony? Umor. No ale jak... Nie rozumiem, w jaki sposób niby te trolle tą tamę by przytrzymywały? Maska śmierci. Co to ci daje maska śmierci? Jestem ślepy, a maska nie śmierci. Kiedy bohater nosi tę maskę, zyskuje punkty życia w ilości... Aha, czyli taki trochę lifestyle, muszę przyznać. Zaczynam się niecierpliwie. A czemu tędy bym nie przypłynął? Bo tu pewnie obóz nieumarłych jest, tak? Tyle to blokuje. Z łatwością. Czy no dobrze. To wszystko? Ta tama była tutaj, tak? W tym miejscu, więc o jeszcze jej nie ma. To żadne wyzwanie. Też spoko. Zło się zbliża. Jestem ślepy, a dobra. Jesteśmy teraz w stanie się troszeczkę podleczyć. Powiedziałem, jesteśmy w stanie, więc chodźmy tutaj. To żadne wyzwanie. Dobra. Nadchodzi czas zemsty. Zaczynam się niecierpliwić. Okej. Pod... Czy to wszystko? Aha, rozumiem, że wy po prostu się nie będziecie bronić, więc też troszeczkę tak 2 na 10 idzę w tym momencie. No nieźle. Muszę przyznać. Dobra. W pobliżu są demony. Nie lubię takich misji, ale to już wiecie, wiele razy to powtarzam. To żadne wyzwanie. Chore misje dla mnie. No ale trudno, jak trzeba, to trzeba. No nie mam na to żadnego wpływu raczej. Zaczynam się. Dobra. Co to są za runy tutaj? Runa przywrócenia to pewnie przywróci tym jednostkom życie. A tu wisiormany, okej. To żadne wyzwanie. Chciałbym cię kliknąć dwukrotnie, żeby... Dobra. Wypadł tam. Sio. O, więcej was tutaj jest. Zaczynam. Moglibyśmy was zaatakować. Mamy chyba troszeczkę czasu. Tyrande się jeszcze trzyma raczej. No, trzyma się dość konkretnie. Małpoludy. No dobra. Nadchodzi czas zemsty. Widzicie, nagi są bardzo silne. Praktycznie nie da się ich pokonać. Tak łatwo. Dobra. Z tego co pamiętam, ich budynki dało się czasami budować dziwnie, ale jednak... Jednak not today. Nigdy nie przestaną nacierać. Musimy wytrzymać. Just hold this position. Ten się jeszcze zrespi, ej ciul. No. Dawaj go. Nie, 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 nie. No nie fajnie. Korona królów, bierz się Milidanie. Jeszcze się zbafujesz bardzo solidnie. No potrzeba, no potrzeba, ale nie ma. To żadne wyzwanie. Jak tam Malfurionie? Widzę 2 na 10, ale okej. Tutaj się nocne elfy trzymają. Śmiesz mówić do mnie? Dobra. Gdzie jest Illidan? Tu jest Illidan. Czy w pobliżu są demony? No ale weź tych ziutków, tych wodnych sługusów won mi stąd. Oni mi są zupełnie niepotrzebni. Śmiesz mówić. Dobra, to jest grupa uderzeniowa pod kontrolą. Jeden. Bo my tutaj jesteśmy w stanie tak, no jesteśmy takich tych murloków respić w ten sposób. No dobrze. Rozumiem, że to jest baza nieumarłych, przez którą niestety trzeba raczej przejść. Jestem ślepy, a nie głuchy. Okej. Nadchodzi czas zemsty. Gin, głupcze! Dobra, zniszczmy sobie może najpierw nekromantów, żeby nie respili więcej jednostek. Bo to będzie bolało. Zaczynam się niecierpliwić.
jestem ślepy, a nie głuchy. Dobra, myślę, że sam Illidan to porobi. Dobrze. To zniszcz. Potem to. Nasze jednostki się zajmą resztą. Widzicie, sam Illidan niszczy budynki lepiej niż cała armia. Więc całkiem spoko. Fontanna zdrowia elfów. Dobra. Ej, Beskitu mnie atakują tutaj. Zniszczyć nasze ciała, ale nigdy nie pokonają naszego ducha. Beskitu mnie tutaj atakują. Dobra, naprawię to. Chociaż na to się nadaj, Murloku. Głupi bo głupi, ale jednak. Dobra. Wyjdźcie tam dalej. Oj, ty Illidanie, zaraz padniesz, muszę ci powiedzieć. No nieźle, właśnie co zrobiłeś. No dobra, dobra, wiem, że padłeś, poziom 10, ale mógłbyś jednak się zrespić. Tak myślę, że byłoby najfajniej, gdybyś się zrespił. Okej, okay. 550. O Boże, przejęła mi moje jednostki. To mi się nie podoba. No dobra, ale to padło w sumie. Bansi przyjmują jednostki, dlatego tak to się skończyło. No nieźle. Nie fajnie. Nie bój się. Dobra. 225. Okej. Już jesteśmy coraz bliżej Tyrande. Nie przestawajcie walczyć. Mogą zniszczyć nasze ciała, ale nigdy nie pokonają naszego ducha. No szybko Tyrande, niszcz to. Dobra, i ostatni budynek został. I to mamy zaraz przejście do wody. Oj, no nie tak zaraz. Zastanawiam się, czy to było konieczne, to co tutaj zrobiłem. Bo tutaj widzę takie przejście. A jeśli się tutaj przepłyń, chłopie, trochę. Tak się zastanawiam, czy w ogóle dobrze zrobiłem, że tam bazę zniszczyłem. Tak jak myślałem, tędy nie przejdę do niej. To nie jedyne przejście prowadzi nieco inaczej. To co tutaj zrobiłem, to tylko obóz zniszczyłem. No nieźle. Dobra, ty miałeś być mięsem armatnim, to idź sprawdź. Tą armią sobie wrócimy. Uczniczka, weź zobacz, może ty jakoś też dotrzesz w miarę sprawnie w tę stronę. A tutaj co się dzieje? Aha, jednostek, znaczy brakuje BN, N, 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 N i do środka. Aha, czyli jesteś w stanie teoretycznie ich stąd wspierać, dobra. To lecimy tutaj. Tutaj jest rzeka, która prowadzi prawie prosto do Harambe. Jeden mały obóz, który będzie trzeba zniszczyć, żeby przypłynąć tędy dość sprawnie. O, mamy akurat atak. Więc Malfurionie, podlecz swoje jednostki. Zaczynam się niecierpliwić. Z łatwością. Koralowców więcej mówicie? No dobra. Przekonaliście mnie. Moja pieśń jest atakowana. Kolejne natarcie. Łatwo się nie damy. Naprzód! Naprzód. A, no dobra. Nieźle. Dobra. Okej. Czy w pobliżu są demony? Idziemy. Nie bój się. Jestem ślepy, a nie głuchy. Zło się spina. Dobrze, przepłyniemy raczej tędy. Zaczynam się niecierpliwić. To żadne wyzwanie. Śmiesz mówić do mnie? Jestem ślepy, a nie głuchy. No okej. No i obsydianowy posąg. Nigdy nie zagrywałem tej jednostki jakoś specjalnie. W sensie nigdy mi się nie podobało.
Na tyle, żeby ją zagrywać. Zaczynam się niecierpliwić. Czy to wszystko? Czy w pobliżu są demony? Dobra. Nadchodzi czas zemsty. Niszczę te plugastwa, niszczę. Zobaczcie, jak nam armię dziesiątkuje. Zaczynam się niecierpliwić. No nieźle. Dobrze, posąg pod. Śmiał mówić do ciebie. Dobra, weź to rozwal, bo. Kolejne natarcie. Łatwo się nie damy. Naprzód! Mówisz to cały czas, Terandę. O, trzeba wykorzystać jego moc jako demona, patrząc na te morfozy. Po sobie przynajmniej zniszczymy to. Dobra, ja tak padnie. Dobra. Bum bum, bum bum. Słyszeliście, co on powiedział? Miasto naszego wroga jest atakowane. Zaczynam się niecierpliwić. No nieźle. To żadne wyzwanie. Został zaatakowany. Czy to wszystko? Dobra. Czy w pobliżu są demony? Jak dotrzeć do Terandy? Tu jest strumyk, którym się nie da dotrzeć. Z łatwością. Cholera, no jak tam dotrzeć mam? Tędy? To żadne wyzwanie. Czy to wszystko? Czy to jest kamień piekiel? Zaczynam się niecierpliwić. A, Infernusa nam zrzuci. No nieźle. Z łatwością. To dobra, skoro już tu wyzwanie. Jesteśmy. Nie wiem, co zrobić. Chyba trzeba tylko... W ogóle jaka jest misja? Czerwoną bazę trzeba zniszczyć, a nie do niej się dostać. To też jestem rakiem, to widzicie, to po prostu trzeba czasem użyć mózgu. Z tym bywa problem czasami, jak widać, ale generalnie spoko. Jest spoko, muszę przyznać. Ojejku. To Malfurionie, tutaj masz bardziej kozacką armię niż ja. Jestem ślepy, a nie głuchy. Zaczynam się niecierpliwić. Śmiesz mówić do mnie. Dobra, szpon ataku plus 15. Też spoko item. Zieloni nas nękają, więc wypadałoby też tych zielonych za chwilę zniszczyć. Chociaż z drugiej strony bym się wbił centralnie w czerwonych. Czy nocne elfy są w stanie... Aha, no nieźle, Albercie. No nieźle. Czy w pobliżu są demony? Czy nocne elfy są w stanie dojść do tamtej bazy? Teoretycznie powinny być zdolne do tego. Musimy wytrzymać. Dobra, chodź Malfurionie, lecimy do ataku. Może Malfurion też jakoś tam dotrze, mam taką nadzieję przynajmniej. Przysięgłam do pełni. Natura wzywa? Dobra. Ta baza nie jest zbyt wielka, więc jesteśmy w stanie to zrobić. Raczej. Za Kalimdor. Dobra, i używaj tego. Nie, nie jesteśmy w stanie stąd nigdzie podejść. To też nie fajnie wyszło. Ale to nic. I chyba nawet nie jesteśmy w stanie wygrać tego, chociaż... Chociaż... Jakoś sobie radzimy póki co. Dobra, Morfuron zaraz znowu będzie miał to. Też spoko.
Dobra. No widzicie, Malfurion znowu leczy. Jest spoko. Aha, ty już drzewek nie masz. Oj, biedny, biedny naga, nie ma drzewek. Oj, biedny, biedny, no będę płakał. Proponuję przenieść się już powoli w tamtą stronę i zniszczyć po prostu czerwoną bazę. Bo nic innego nam nie zostało w tym momencie raczej. Specjalnie. Dobra. Drzewce będą tutaj bicie kolitów. Dobra, raczej powinniśmy to wygrać. Okej, okay. No i tutaj. Zaczynam się niecierpliwić. No nie tylko ty. Dobrze. Ej, widzę, że Malfurena spokojnie to zrobiłem. O, ale Tyrande tutaj. Nasz sojusznik został zaatakowany. Czemu ta barka jest nieśmiertelna? Nie podoba mi się to. O, i nawet bardzo, muszę przyznać. Dostałem jakieś wiadomości tutaj. Co to jest? Nieważne. No, jak zwykle zajmuję się nie tym, czym powinienem się zajmować. Śmiesz mówić do mnie. Dobra, myślę, Illidanie, że to już jest ten moment, w którym powoli możemy regrupować armię w tym momencie, w tym miejscu. Przejęzyczyłem się, wybaczcie. Bo już prawie nie ma co robić z jednostkami. Właśnie, jeszcze wysokie koszta. Dobra, Illidanie, chodź, idziemy zniszczyć tę bazę. Nadchodzi czas zemsty. Hej, żeglarzu. Jestem ślepy, a nie głuchy. Zaczynam się niecierpliwić. Let's do this. Moja pieśń jest twoja. Masz mnie na haczy? Jestem ślepy, a nie głuchy. Boom, też mamy Infernusa. Oj. Przez przypadek mojego pieska skopałem. Dobra. Zaczynam się niecierpliwić. Nie przestawajcie walczyć. Dobra, baza czerwonych powoli pada. Mogą zniszczyć nasze ciała, ale nigdy nie pokonają naszego ducha. Padnij. Dobrze. No mam nadzieję, że to mniej więcej o to chodzi. No niezbyt. Niezbyt o to. Ale to nic, dobra, mamy jakieś tam szanse. Dobra, wróćcie tam. Reszta armii wykończy. Dobra. Radzą sobie tutaj jakoś? No jakoś sobie radzą. Myślę, że w tym momencie moglibyśmy troszeczkę się wycofać. Porobić kilku tych. Chociaż może najpierw Illidana wskrzeszę. To też by nie było głupie. Illidan. I właśnie to. Dobrze. Wycofajcie się, wycofajcie, bo to jest dość istotne w tym momencie. Ty się nie wycofuj, bo ty musisz być mięsem armatnim. Przykro mi, Infernusie. Ojej, tu jeszcze zostałeś. Cholera, uciekaj tędy. Dobra. Dobrze, żeby on po prostu nie padł, tak o. Dobrze. Troszeczkę to jeszcze potrwa, ale to nic. Dobrze, super. To już jak najbardziej super. Oj, czy ja chyba zmieniłem? I zieloni, nie? I zieloni. Walczcie dzielnie, nie traćcie nadziei. Dobra, czyli teoretycznie nocne elfy są już bezpieczne.
O, chłopie, wyjdź lepiej szybciej. Nie, nie padaj, nie padaj, nie padaj, nie padaj. No nie padaj, ojejku. Dobra, chyba się uda. Chyba się uda dość sprytnie to zrobić. Albo nie. Dobra, jest Illidan. Obroni nas. Jestem ślepy, a nie głuchy. Dobra, super, udało się. Zaczynam się niecierpliwić. Dobra, udało się, udało. To mnie cieszy. Zróbmy więcej jednostek, które będą mogły atakować jednostki latające. Bo bez tego to też ani rusz. Nocne elfy straciły 3 studnie, więc hyc, hyc, hyc. Naprawiamy im te studnie. I w sumie nocne elfy są nawet gotowe, żeby zaatakować bazę zielonych. Tak? Zobaczymy, czy jesteście w stanie to zrobić. No tędy raczej chyba nie przyjdziesz do zielonych, chociaż... Oj, przepraszam cię, piesku. Natepnąłem mu na ogonek. Niedobry pan. Może być. Ty se tu radzisz tej. Możesz tam się godzinami bronić i tak przeżyjesz. Dobra. Bo którędyś oni jednak muszą przyjść tutaj. Tak, takie wrażenie. Oj, nie, 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 nie. Huh, udało się. Gnole, no dobra. Oj, nie. Dobra. Zniszczmy te gnole. Dobra, ja tymi nicymi elfami już nie mam możliwości robienia czegokolwiek innego. Więc olejemy sobie ich na razie. Praca skończona. Praca skończona. Praca skończona. Dobrze, no dobra, tutaj sobie to zniszczymy. I tyle. Chociaż teoretycznie byłbym w stanie zrobić jednostki latające, takie jak chimery. Nie, nie, nie byłbym w stanie. No to takie jednostki... O. Patrzcie, jak mi gra sprytnie zablokowała. Nie mogę robić prastarego drzewca, tych wiatrów i czegoś tam. Czyli teoretycznie gra nie pozwala mi w jakikolwiek sposób się tam dostać do nich. No trudno. Skoro gra tak każe, no to... Zaczynam się nie. Co nam zostało? Niewiele nam zostało do zniszczenia ich bazy. Naprawdę niewiele, więc teoretycznie mógłbym już sobie powoli przystąpić do szturmu. Illidan ma metamorfozę, ma. No i co, będzie trzeba zaatakować. Tym razem nie będzie takiego ognia z ich strony. Ej, ten tam jest cymbał. Chodź, z Illidanem się strzelej. Bij. Jestem ciekaw, jak sobie poradzi. Śmiesz mówić. No chodź do mnie, Bliet. Jestem ślepy, a nie głuchy. Oj, chyba wygrywa tak na luzie. No nie? Zaczynam się nie cieszyć. A jeszcze za truty. Jestem ślepy, a nie głuchy. Dobra, pod. Z łatwością. Umor. Umor i humor, no i tyle. Dobra. Myślę, że to już jest taka armia, którą naprawdę jesteśmy w stanie to dość szybko podbić. Ctrl 1 sobie damy. I idźcie już tutaj. A was dałem pod Ctrl 2. Zaczynam się niecierpliwie. I wy jako pierwsi zaatakujecie, bo Illidan w postaci demona jest w stanie zrobić dobrą robotę. Dobra. Czy w pobliżu tak, mamy to? Mamy to. Moja pieśń. Zaczynam się niecierpliwie. No nieźle, właśnie odpieramy atak jeden. Śmiesz mówić do mnie? Czy w pobliżu są demony? Śmiesz mówić do mnie? Jestem ślepy, a nie głuchy. Let's go. Zaczynam się niecierpliwić. Chociaż z drugiej strony myślę, że wy moglibyście te budynki porządnie wyniszczyć. I tyle, i to będzie koniec w przeciągu 3 minut. Więc też spoko, to mi się podoba. Oj, tu zostało tych trzech. Wykorzystajmy ich jak najbardziej. Bo to raczej są, no nie? Wkurza mnie to, że została zablokowana ta możliwość przejścia właśnie armią Morfuriona. O, z przyczyn raczej logicznych. Nadchodzi czas zemsty. No ale trudno. Zaczynam się niecierpliwić. To już jest koniec. Oj, atakują nas. Wylecz armię. Dobrze. Czy w pobliżu
Wiecie, te odcinki też są dość długie, bo chcę zrobić to jak najlepiej. Widzicie, prawie całą mapę odkryłem. Chcę, żebyście mieli jakby pełny obraz tego, co tutaj się dzieje. I jeśli będziecie grać oczywiście sami, żebyście dokładnie mogli się przyjrzeć temu, co robię. Bo to raczej jest istotne. Gin, głupcze. Fajnie, że mam tę możliwość właśnie kontrolowania nagle. Bo no... No po prostu jest fajnie, no, co będę mówił. O. Hej, żeglarzu. Koniec. Jestem ślepy, a nie głuchy. Zaczynam się nie. Koniec. A nie, jeszcze jeden budynek. Halo. Jak go ominąłem? Pewnie na low, co? Ho! Dobra. GG, well played. Widam. Cóż to za nowe oszustwo? Chcesz osobiście ze mną skończyć? Oczywiście. Nie, Tyrande. Uwierz mi, przybywam, aby cię ocalić. Ocalić? Ocalić. Połtał. Gdzie też się oni podziewają? Powinni... No ciekawe, masz zegarek w ręce i powiedział ci, że... To nasza ostatnia 30 szansa. Sekund, co zrobisz? Pewnie. Zium, portal się zamknął. Tak myślałem. Ziuch. Ty ryzykowałeś dla mnie życiem? No taka sytuacja, widzisz. Kimkolwiek, czy czymkolwiek jestem, to zawsze będę o ciebie dbał, Tyrande. Tyrande! Wiecie, że nie zostawisz mnie sam. No pewnie, 10 000 lat cię kocha. Stracę cię na zawsze, ukochana. Gdyby nie pomoc Illidana, to mogłoby się tak rzeczywiście stać. No ale fajnie, od wieków nie czułem do ciebie niczego oprócz nienawiści. Ale teraz chcę, aby się to skończyło. Od dziś niech zapanuje między nami pokój. Sprowadziłeś na świat wiele nieszczęść, Illidanie. Nigdy ci tego nie wybaczymy. Ocaliłeś jednak życie mej ukochanej. I za to właśnie ofiaruję ci miłość. Gdybyś jednak jeszcze raz zagroził memu ludowi. Rozumiem, bracie. Władza nad tym światem nigdy nie była moim celem. Pożądałem tylko potęgi. Magii. No tak. Pozostałem tu i tak już zbyt długo. Muszę odejść. Pomagając ci, zdradziłem mego nowego pana. Jeśli nie będę ostrożny, to gniew jego... No tym panem jest raczej Kill Jaden, przez to, że miał kulę Kill Jadena. Koniec. I on teraz odchodzi do krainy demonów. Żegnaj, bracie. I ty. Tyrande. Nie sądzę, aby nasze drogi jeszcze kiedyś się skrzyżowały. Enshu Falana. Enshu Falana. No nieźle. Chłopcy, czy nie macie poczucia sprawiedliwości? Majew, Illidan zapłacił już za swoje grzechy. Nie stanowi zagrożenia dla... To nie ma sensu, Tyrande. Zemsta całkowicie ją pochłonęła. Majew w pełni się jej oddała. No szybko, Illidan, ten portal zamknąłeś. Pozwoliłeś Majew wyjść. No nieźle. Chodźmy do domu, ukochany. Zasłużyliśmy na odpoczynek. Upojna noc, Dobrze, to co, to wtedy jest koniec. Tak? Otóż to. W takim układzie dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!